Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszej gminy, niezmiernie istotnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo życia w naszej gminie jest infrastruktura drogowa, stan tej infrastruktury drogowej. W minionej kadencji, poprzez te 4 lata, wydatkowaliśmy 10 600 000 zł po to, aby ten stan dróg w naszych trudnych warunkach znacznie poprawić. Na terenie gminy mamy 128 km dróg gminnych i 28,5 km dróg powiatowych. To jest duże wyzwanie, które nie da się zrealizować ani w jednej, ani w dwóch kadencjach. Nasze starania i dbałość o tą infrastrukturę drogową wiążą się z dwóch aspektów. Jeden element bardzo istotny to jest regulacja terenów pod drogami i drugi infrastruktura i poprawa nawierzchni tych dróg. Przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie oraz panu staroście Januszowi Królowi za dobrą współpracę, w ramach której znacznie poprawiła się infrastruktura i nawierzchnia na drogach powiatowych. Jeżeli chodzi o drogi gminne w terenach górskich, realizujemy je i poprawiamy nawierzchnię głównie płytami drogowymi Jumbo ze względu na stabilność i łatwość eksploatacji tych dróg. Niezmiernie istotnym elementem jest również odśnieżanie dróg na terenie naszej gminy i właśnie te drogi, te płyty Jumbo na drogach górskich tutaj poprawiają nam od strony technologicznej możliwość odśnieżania dróg tych właśnie w terenach górskich. W ostatniej kadencji wyremontowano m.in. fragmenty ulicy Wierzbowej, Stara Droga w Górkach Wielkich, ulica Świniorka, Śniegociny, Snowaniec, Malinowa, Modrzewiowa, ulica Józefa Madzi, ulica Miodowa, ulica Topolowa, ulica Szkolna i dosyć trudne zadanie techniczne, jakie miało miejsce na ulicy Zimna Woda. Dostarczono płyty drogowe na remonty fragmentów ulic Pilarzy, Dobzowego, Sportowej, ulicy Zielonej, Suchej, Doktora Kysiały, ulicy Tłoczki, ulicy Stromej w Brennej. Naprawiono bądź zabudowano nowe bariery przy ulicy Barujec, Węgierski, ulicy Leśnej, ulicy Jatny, Żory w Brennej, ulica Olszyna, o której wspominałem, wyremontowana w ramach środków powodziowych, ulica Długa, ulica Zalesie, Zamilerze i wiele, wiele innych ulic, które udało nam się w tej kadencji wyremontować. Zbudowano nowy most na potoku Węgierski, dosyć duża inwestycja, zarówno pod względem finansowym, jak i znaczącym dla tego regionu, dlatego że istniało realne zagrożenie odcięcia całego przysiłka od naszej gminy. Ulica Pilarzy, która została wyremontowana wspólnie, jak już wspomniałem, z pomocą Nadleśnictwa, ale również na tej ulicy Pilarzy od wielu lat oczekiwany przepust i most łączący również mieszkańców. Jeżeli chodzi o środki powodziowe, to również w tym roku udało się z tych środków powodziowych wyremontować ulicę Łączka w Górkach Małych. Istotnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo na naszych drogach jest również doświetlenie i oświetlenie. Udało się wykonać wiele, wiele opraw i lamp, które zainstalowaliśmy na tych naszych drogach. Ilość przerobionego kruszywa i zabudowanych płyt drogowych to, myślę, nasze wspólne dzieło i dzięki Państwa wsparciu, Państwa zaangażowaniu mogliśmy to osiągnąć. Liczę na to, że ta współpraca będzie rozwijać się przez następną kadencję i kolejne lata, poprawiając tą infrastrukturę, a jednocześnie formę bezpieczeństwa i życia w naszej gminie.